Drodzy słuchacze, być może niektórzy z Was zauważyli moją dłuższą nieobecność na falach naszego Radia Kanada. Spowodowane to było nieplanowanym wyjazdem do Polski. Na szczęście zdrowie mojej siostry szybko się poprawiło, co pozwoliło mi wykorzystać ten pobyt w ojczyźnie, by spotkać się z innymi członkami rodziny i przyjaciółmi. Szczególnie moi przyjaciele dopisali, co było bardzo miłe. Wszystkie moje spotkania z nimi były naturalne, pełne serdeczności i bezwarunkowej akceptacji. Można by powiedzieć, że były to przykłady bezinteresownej męskiej przyjaźni. Czy, nie bójmy się tego określenia, miłości. Wyjazd ten dał mi też okazję, by odwiedzić dzielnicę Katowic o nazwie Koszutka, w której wyrastałem. Zobaczyłem przedszkole, do którego przyszło mi chodzić, podwórko, które było światem najfantastyczniejszych zabaw, szkołę podstawową, boisko, gdzie grałem w piłkę, czy stadion, na którym ścigałem się z innymi. Odwiedzając wszystkie te miejsca, zaobserwowałem u siebie lekkie uczucie smutku, nie do końca dla mnie zrozumiałego. Była to jakby nostalgia, nie całkiem racjonalna, przyznaję, za światem, który już jakby przestał istnieć. To znaczy fizycznie niewiele się tam zmieniło. Może tyle tylko, że odnowione budynki wyglądały lepiej, niż jak ja je pamiętałem. Natomiast zniknął świat dziecięcych zabaw, pierwszych miłości, młodzieńczych inspiracji, pierwszych borykań się z życiem i światem. Zaskoczony nieco własnym smutkiem, zacząłem bliżej się mu przyglądać. Uczucie to zdawało się wynikać z mojego utożsamienia z własnym ciałem. Smutek wynikał jakby z utraty ciała, które kiedyś było młode, pełne wigoru i gotowe do różnych na Koszutce harców. Kiedy jednak udało mi się zrelaksować to utożsamienie i spojrzeć na siebie jako nieśmiertelnego ducha, mój smutek natychmiast się ulotnił. I to jest coś, drodzy słuchacze, za co jestem bardzo wdzięczny. W kontekście jutrzejszego dnia dziękczynienia jestem wdzięczny na przykład, że bezpiecznie wróciłem do Kanady. Jak to mówi jedna z moich znajomych, najlepiej się czuję u siebie, na obczyźnie. Będąc wdzięcznym za całą miłość moich polskich przyjaciół i rodziny, jestem także wdzięczny za miłość moich kanadyjskich przyjaciół. Jestem wdzięczny za możliwość wybrania się z nimi w kanadyjskie góry czy do gorących źródeł. Ale nade wszystko jestem wdzięczny za umysł, który dostrzega ulotność i przejściowość świata materialnego. Jestem wdzięczny za umysł, który rozumie nierozsądność utożsamienia się z własnym ciałem. Jestem wdzięczny za umysł, który pragnie wyzwolenia od siebie samego. Drodzy słuchacze, uzyskanie wyzwolenia jest, jak twierdzi Haydakan Babaji, najwyższym osiągnięciem człowieka. I to właśnie tego wam i sobie przy okazji tego pięknego dnia dziękczynienia życzę. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.